Zanim zrobię użytek z tych pytań, poproszę o przywitanie wszystkich Państwa gospodarza dzisiejszego wydarzenia, dzisiejszego spotkania wojewodę lubelskiego panią Jolantę Szołomowską. Bardzo mile mnie Państwo zaskoczyliście. Bo zacznę od rzeczy, właśnie nie powinnam o tym mówić, bo ja słyszę się, że młodzież nie interesuje się historią. To od dzisiaj będę mówić, to proszę przyjść do Urzędu Wojewódzkiego, ale w Urzędzie Wojewódzkim jest młodzież ze szkół lubelskich. Proszę pochodzić po lubelskich szkołach i zobaczyć, że młodzież interesuje się historią. Chcę tą historię poznawać i tą historią dzielić się, wiedzą historyczną dzielić się. Do tego zaskoczenia dołączam gorące podziękowanie za ten udział. Gorące podziękowanie Wam, droga młodzieży, i Waszym nauczycielom, którzy przekazali informacje, zainspirowali i wskazali drogę, żeby również tutaj przyjść. Zastanawialiśmy się u progu obecnego roku, zastanawialiśmy się nad tym, jak uczcić 150. rocznicę powstania styczniowego. Różne wydarzenia z tym są związane, konferencje, różne uroczystości, wieczory, spotkania. W dyskusji w gronie moich współpracowników zainspirowaliśmy się tym, żeby adres skierować do tych, gdzie ta pamięć, u których ta pamięć powinna być wzmacniana i kontynuowana. Czyli właśnie do Państwa, do Was, młodych ludzi, którzy to, co w Was zostanie, to będziecie później nieść swoje dorosłe życie. Dlatego też podzieliliśmy to na trzy grupy, ale grupy tylko w sensie samej realizacji. Natomiast nie znaczy to, że na widowni te grupy nie są przemieszane. Mam nadzieję, że są. Zaczynamy w tej chwili grupą gimnazjalistów i quizem historycznym, konkursem. Dzisiaj również w południe spotkają się nawet debacie i zachęcam, żeby gimnazjaliści pozostali na widowniach. Spotkają się na tej scenie później licealiści, którzy będą dyskutować. Będą przy moderowanej rozmowie wymieniać poglądy na temat roli, znaczenia powstania styczniowego. I pod koniec stycznia, 31 stycznia, zaprezentują się najmłodsi. Zaprezentują się uczniowie szkół podstawowych, przygotowanych w inscenizacjach teatralnych, związanych właśnie z powstaniem styczniowym. Dziękuję za akces szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Dziękuję, że Państwo jesteście tutaj na tej sali, a za chwilę ci, którzy znajdą się po tej stronie i będą brać udział w quizie, będę trzymała mocne kciuki za to, właściwie za całą grupę, żebyście Państwo wygrali. To wszyscy będą tutaj zwycięzcami. Wszystkiego dobrego życzę Państwu zarówno dzisiejszego dnia, ale życzę też, żeby tego typu historyczne umocowanie wydarzenia, opuścionego wydarzenia, żebyśmy mogli powtarzać. Od Was będzie zależało, czy będziecie chcieli uczestniczyć w kolejnych. Mam nadzieję, że będziecie chcieli w tak licznym również gronie.